Wiadomości z powiatu nyskiego. Spotkaliśmy się z okazji przekazania kolejnego urządzenia dla naszej policji. Chcemy żyć w rejonie bezpiecznym, chcemy żyć bezpiecznie w domu, na ulicy, chcemy mieć bezpieczeństwo gwarantowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym służby, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo i porządek publiczny, powinny być wyposażone w nowoczesny, dobry, doskonały sprzęt, który pomagałby tym służbom w realizacji swoich zadań. W związku z powyższym Rada Powiatu, Zarząd, a już w szczególności starosta zabiega wciąż o to, by nasza policja, nasza jednostka podstawowa, powiatowa była wyposażona w nowoczesny sprzęt. Takim sprzętem jest między innymi ten oto dzisiaj przekazany alkotest, który ma służyć i policji w realizacji swoich podstawowych zadań, ale także mieszkańcom wprost, którzy chcieliby korzystać z naszych z pojazdu, a nie zawsze czują się, że tak powiem, w kondycji fizycznej w pełni sprawnie. W związku z tym mogą tutaj do tej jednostki przyjechać, mogą się przebadać. Dziękuję bardzo panu staroście, dziękuję zarządowi Rady Powiatu Nyskiego za przekazanie tego alkomatu. Jest to kolejna darowizna ze strony powiatu, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Dostaliśmy ostatnio 30 tysięcy na zakup radiowozu, dostaliśmy teraz alkomat ze starostwa, dużo wcześniej wiele innych rzeczy, za co jesteśmy bardzo panu staroście i zarządowi powiatu, wszystkim radnym powiatowym bardzo zobowiązani. Ten alkomat będzie umieszczony w holu komendy, będzie ogólnodostępny, bezpłatny. Służy, wiadomo, badaniu stanu trzeźwości, ociąży naszych dyżurnych, gdyż do tej pory osoby, które chciały sprawdzić swoją trzeźwość, były w tym celu sprawdzane przez dyżurnych, przez co dyżurni nieraz byli zajęci innymi sprawami i dlatego osoby, które tutaj przychodziły, musiały czekać na swoją kolej. Teraz to urządzenie będzie samoobsługowe w holu, tak jak wspomniałem, także bez problemu każdy, kto przyjdzie, będzie mógł sprawdzić swój stan trzeźwości.